A propos tworzenia płyty, ciekawi mnie, czy... Znaczy domyślam się, jaka odpowiedź ze względu na wywiady, które przeczytałem, ale tworzysz płytę, tworzyła się pół roku. No miewasz pewnie tak, że wychodzisz, napisałaś utwór, jest genialny, jest jak mi się podoba. Wychodzisz i chcesz go komuś pokazać, na przykład partnerowi, czy trzymasz do samego końca i dopiero jak nagrasz całą płytę pokazujesz? Wyznaję taką zasadę, że gdzie kucharek 6. Tam totalna, wiesz, rozruba i tyle, ile osób, tyle opinii i wolę się nie dzielić moimi utworami w trakcie tworzenia, szczególnie z moim mężem i również z innymi muzykami, bo wiem, że mogą mieć inne zdanie. Ja oczywiście będę bronić swojego, bo jestem bardzo uparta, natomiast gdzieś tam z tyłu głowy to ci zostaje i później drąży, wiesz, kamień. Nie ma sensu. I na przykład zaczyna, wiesz, tak powoli, powoli opadać ten entuzjazm, który miałeś. Nie, zostaw to sobie na później. Później, kiedy będzie zderzenie płyty ze światem, a jeśli, jak długo można, to twórzmy to właśnie w takim przeświadczeniu, że idziemy dobrą drogą. Kalkulowanie tego na pewno, wiesz, absolutnie nie jest pomocne. I chyba już tak sobie wypracowaliśmy w naszym domu taki system, że pokazujemy sobie już takie dosyć zaawansowane formy. Ostatnio słyszałam za drzwi parę nowych kawałków Tomka i zazdrość mnie zalała po prostu. To jest tak fajne, że oczywiście taka myśl mi przeszła, że strasznie chciałabym też w tym uczestniczyć i dograć tam coś swojego, ale się powstrzymałam i no, czekam na jego płytę. A, ale czy on to wie? Ty się dowiesz.